Witajcie w kolejnym odcinku z menadżera żużlowego. Dziś będzie ten dzień, mam nadzieję, w którym zobaczymy nasz nowy skład, odświeżony trochę już w zadaniu chociażby towarzyskim, ale już zobaczymy ich, mam nadzieję, też w takim ważniejszym wyczynie, jakim będzie pierwsza kolejka rundy zasadniczej. No i nie wiadomo, kto będzie naszym rywalem, ale mam nadzieję, że i tak mecz będzie zwycięski, niezależnie od tego, kto nam się trafi w pierwszej kolejce. Jak was nie było, to ustaliłem parę treningów dla zawodników e, i przygotowałem też turniej treningowy. <coughs> Chciałem też zrobić turniej jakiś indywidualny po to, żeby tam zarobić, ale nie było tam za dużo, e, tak naprawdę nie było dobrych ofert od strony sponsorów, więc po prostu sobie na razie to odpuściłem. E, no i żadnego takiego turnieju też nie będzie. Na razie nie jest przewidziany. Tymczasem jednak yy, idziemy dalej, zobaczymy co tutaj za mm, oferty za Wincentego Grzesiaka się pojawiają w końcu. Zobaczymy, ile dają nam za tego Vincentego. Dopiero po filmie, tak naprawdę, zorientowałem się, że Wincenty ma tutaj jeszcze kontuzję na 30 tygodni. Tak więc dlatego też takie niskie stawki były za mm, wykupienie go z listy transferowej. No i zobaczymy, ile są w stanie teraz za niego dać. Um, to chyba dostał ofertę Grzesiak od Częstochowy, ale dobrze pamiętam, tak od Częstochowy i oni są w stanie zapłacić całą stawkę, także tak jak mówiłem, Częstochowa bardzo mocno chce wykupić ode mnie pełen skład, no i kto wie ilu z tych zawodników tak naprawdę będzie jeździć w składzie podstawowym tamtej drużyny. No ale ja się bardzo cieszę, że moi zawodnicy może nie będą musieli siedzieć na ławce, tylko że będą jeździć w podstawowych składach. Tymczasem do Krosna opuścił nasz klub Bogumiu Brucha, tak więc kolejny z zawodników, który może rozwijać dalej swoją karierę. Chociaż z drugiej strony, jeżeli on idzie do innego zespołu, a ono i tak było mu ciężko jeździć w składzie, no to tam pewnie byłoby bardzo podobnie. Częstochowa wycofała się z ofertą za Wincentego, natomiast tutaj Rzeszów próbuje ściągnąć tego zawodnika i podobnie Start nie znał. Więc wydaje mi się, że te zespoły by czuły, że mają teraz szansę po tym, jak często wycofała swoją ofertę e, z dnia na dzień praktycznie. Mm, no i zaraz zobaczymy, jak te oferty wyglądają. E, te nowe oferty jak wyglądają w stosunku właśnie do Grzesiaka. Miejmy nadzieję, że tutaj ja, są dosyć dobre te oferty, tak więc zgodzimy się na nie. No, i zobaczymy, czy uda mu się Wincentemu zmienić zespół, czy dalej pozostanie w naszym. Miejmy nadzieję, że jednak tutaj zawodnik wybierze inny klub, żeby do niego dołączyć. Tutaj również oferta za Romańskiego jest, ale to nas nie interesuje, bo już byśmy pozostali bez zawodników do składu. Tymczasem mnóstwo wycofanych i złożonych ofert znowu. Tak więc po prostu, jeżeli któraś mnie interesuje, nie będę tego czytał wszystkiego, ale tylko sobie zobaczę u tych zawodników, którzy jako tak interesują mnie, żeby sprzedać ich w tym sezonie. No tak więc krakowiak zostawiamy. Grzesiak jest do sprzedaży i tutaj mamy dwie oferty już zaakceptowane. Dalej mamy romańskiego, a tylko zobaczę, jakie oferty. Za niego 63. W sumie tyle jest wart. Przynajmniej na liście transferowej, ale i tak tutaj nie będziemy zatwierdzać jego transferów, no i tak samo Szałkiewicz, już nawet za niego oferty nie składają zespoły i Mariusz Zawalnicki, za którego też już nie ma ofert, wszyscy już dobrze wiedzą że ci zawodnicy pozostaną u nas w składzie no i na pewno będą mogli jeździć, bo są właśnie przewidziani do składu podstawowego chyba Wincenty Grzesiak postanowił podpisać kontrakt, tak, podpisał on ze Stalą Rzeszów no i w tym momencie jest on zawodnikiem się tamtego klubu a nasz zespół opuszcza za 55 tysięcy złotych Norberta Krakowiaka i Romańskiego, Sebastiane chcą też również od nas zespół kupić. Co ciekawe, Stał Gorzów, ona chyba jeździ w Ekstralizach, chce kupić od nas Norberta. Myślę, że nie miałby miejsca w składzie. Poza tym, właśnie, przecież Stalgorzów była drużynowym mistrzem Polski, o ile się nie mylę, zeszłego sezonu. I oni chcieli kupić od nas tego zawodnika. To dziwne. Myślę, że nie miałby okazji do jazdy w zespole, ze względu na to, że na no pewnie mają już gotowy skład na nowy sezon. A my tutaj jednak go bardziej potrzebujemy. Widzę, że Kacper Szefner też trochę tutaj podbił swoje umiejętności na poziom 60, tak więc na no w przyszłym sezonie będzie dwóch zawodników, których będzie można wysłać na egzamin. No, troszeczkę mnie tutaj ten Daniel zastanawia kowalski. Czy uda mu się jakieś umiejętności poprawić jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy? No ale mówię, na razie jeszcze dajmy mu troszeczkę szans. No i zobaczymy jak tutaj będzie. Tu jakieś wydatki znowu. Zawalnickiego chcą wykupić, Romańskiego... Nie, to nas nie interesuje. Ci zawodnicy już zostają w naszym zespole. Dla pewności sprawdzę tylko czy mają na pewno przedłużone kontrakty, ale tak, już wszyscy mają tutaj aktualne kontrakty. No i mamy tutaj zawodników w tym momencie ośmiu w zespole. No i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Chociaż teraz będziemy mieć być może po egzaminie jednego nowego zawodnika w składzie. Hmm. Klint. kogoś mi tu brakuje, romańskie zawodnickie, chojka, aha, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy trzech obcokrajowców, czterech juniorów i jednego seniora, miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby tutaj powalczyć w lidze, mamy dosyć młody skład, no poza chyba jednym zawodnikiem, może dwoma, nie, jeden, 35 lat, no i to jest Nikolaj Klint, a zaraz po nim, jeżeli chodzi o wiek, jest 24-letni Norbert Krakowiak, tak więc mamy bardzo, bardzo młody skład, nawet jeżeli chodzi o zawodników z zagranicy, bo oni mają 19-17 lat, także mogliby nawet jeździć jako juniorzy oboje. No ale mimo wszystko będziemy ich prawdopodobnie właśnie wstawiać do składu jako zawodnicy podstawowi, no bo przydadzą nam się przyda nam się od nich po 5 startów. Tak więc damy szansę juniorom jako juniorom, jeżeli chodzi właśnie o Polaków. No a tych zagranicznych będziemy wstawiać jako seniorów. Tutaj Norberta Krakowiaka, również z zespoły chcą wykupić. Ale my już nie będziemy tutaj nic w tym kierunku robić. No i po egzaminie na licencję źródłową jest nasz zawodnik. Zaraz zobaczymy, czy udało mu się zdać. Udało się Dominiko, Dominikowi e, Mosakowskiemu zdać egzamin. No i kontrakt podpisać z naszym zespołem na dwa lata. Zaraz przyjrzymy mu się bardziej. E, tymczasem tutaj kolejne oferty za Krakowiaka Romańskiego. Zawalnicki również jest na celowniku i widzę, że już chyba w ogóle na okiwiczne, żadne oferty nie wpływają. Miejmy nadzieję, że to nie świadczy o tym, że zawodnik troszeczkę spadł z formy. Mm, mm, bądźmy dobrej myśli. Wydaje mi się, że. Czy on miał 65 umiejętności? Tak miałby. Dobra, nieważne. Nieważne, co chciałem powiedzieć. Zaraz zobaczymy naszego nowego zawodnika i jego umiejętności. A więc Dominik Mosakowski, jego umiejętności są całkiem niezłe. Myślę, 16 lat. Technika jazdy na poziomie 68, starty nad startami na pewno będziemy mocno chcieli poprawić tutaj u niego tą umiejętność Ale być może dostanie szansę startu Kto wie Zawodnicy No tak, dobra To w takim razie jeszcze byśmy musieli tutaj o sprzęt zadbać naszego zawodnika Tak więc automatyczna naprawa sprzętu, Dominik No jemu poprawimy tutaj likwidację. nie nie, to likwidacja uszkodzeń do poziomu 1 stan motocykla zdamy 115. Myślę, że wystarczy. Tutaj na specjalnym poziomie i to tak zostawimy. U Zawalnickiego trzeba będzie wymienić motocykl. Tutaj Szałkiewicz ma trochę zużyty drugi motocykl i ten byśmy mogli mu wymienić. A on nie naprawia tego drugiego motocykla. No dobra. Dalej, Romański masz 24. Tutaj, Hojka 25. No i ewentualnie Krakowiak 14, ale jeszcze zobaczymy, w jakich stanach będą te motocykle po, po meczach towarzyskich. Tak więc tą kwestię jeszcze zostawiamy na później. Na razie są pieniądze na to, żeby pozwolić sobie na nowe sprzęty dla naszych zawodników. Tak więc tutaj <coughs> też będzie nieźle. Tutaj propozycja um, meczy towarzyskich, ale my już mamy tutaj, mam nadzieję, wystarczającą ilość tych meczy. Tymczasem myślę, że jeszcze powinienem wyciągnąć pieniądze, nie wiem, co by się stało w sytuacji, kiedy nasi pojechaliby na obóz i nie miałbym z czego za to zapłacić, tak więc wyciągnę tutaj jeszcze 200 tysięcy, żeby za ten obóz, obóz móc zapłacić. No i co, zobaczmy tylko jeszcze na szybko, czy coś się zmieniło tutaj w szkółce juniorów po egzaminach. No Kowalski bez progresu umiejętności na razie, no miałem nadzieję, że jak ma tyle lat i taki poziom umiejętności, to po prostu będzie tutaj... Mocno widać te zmiany w jego umiejętnościach, ale na razie się tutaj w tym kierunku nic nie dzieje. No, tymczasem mamy już marzec, więc wkrótce rozpoczną się mecze towarzyskie. No i zobaczymy, jak nasi zawodnicy będą się w nich spisywać. Oczywiście, w miarę możliwości skorzystamy tylko z zawodników polskich. No i nasz nowy zawodnik też będzie miał okazję, żeby wystartować. Oczywiście, zapłaciliśmy też tutaj za obozy. No i 25 tysięcy za pierwszy obóz, za drugi. 39 tysięcy, i miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy będą w dobrej formie przed nadchodzącym sezonem. Ok, teraz chciałbym wpłacić za 200 tysięcy, zostawimy te 75 przy sobie, ale reszta niech sobie spokojnie na lokacie w banku czeka na użytek. No i mamy już 12 marzec, a więc turniej treningowy na naszym stadionie. Bogu mi Brucha już nie jest naszym zawodnikiem, natomiast. A właściwie to mogłem zaprosić wszystkich tych, którzy nie biorą udziału, e, nie są w naszym zespole, a byli i pochodzą z niego. Tak więc. E, chociaż brakuje nam tu któregoś zawodnika, prawda? Więc tego Grzesiaka chyba. On chyba był zaproszony, a w końcu nie przyjechał. 750 ludzi przyszło, żeby zobaczyć te zawody. Krakowiak, jak widzę, najlepiej wystartował. No, Brucha całkiem nieźle sobie radzi na naszym stadionie. Zawalnicki trochę gorzej wystartował w tych zawodach. Krakowiak, no nie ma sobie chyba równych dzisiaj. Tak więc to dobrze świadczy. Brucha niestety z wypadkiem. I dzięki czemu Szałkiewicz zdobywa 3 punkty. No i Romański też 3 punkty. Zawalnicki jako jedyny, jako aktywny zawodnik naszego zespołu. Poniżej zawodnika, który już został sprzedany z naszego zespołu. No cała reszta naszych zawodników blisko siebie. No i najlepiej Krakowiak, drugi Romański. Co dziwne, Szałkiewicz dopiero na trzecie miejsce, ale miejmy nadzieję, że to nie jest tutaj jakaś zła wróżba na formę w jego tym. Na, form, na jego formę w nadchodzącym sezonie. Czy my coś zarobiliśmy z tego? Chciałbym tylko zobaczyć, ile tam w sumie wyszło za te zawody. 3800, no to jest bardzo niewielki koszt, bardzo niewielki przychód. No ale na pewno te 4000 powiedzmy na trening trzech juniorów wystarczy. Więc taki przychód też jest w porządku. Tymczasem mamy pierwszy mm, mecz towarzyski na wyjeździe. No i w tym meczu wezmą udział oczywiście nasi, mm, tylko polscy zawodnicy, mam nadzieję, że. Chociaż zabraknie nam powiedzmy jednego zawodnika. Ale to najwyżej pojedziemy bez jednego. Tak więc tutaj z Zawalnickiego damy i... No, Dominik myślę, że mógłby faktycznie tutaj pojechać. Mm. Właśnie tutaj Chojka jest lepszy czy Zawalnicki? Teoretycznie, według punktów, a według umiejętności, Zawalnicki mógłby jechać. No dobra, nieważne. Zostawię właśnie w ten sposób. Może ten jeden lepszy junior powinien jeździć jako junior. No, a resztę będziemy właśnie tak tutaj obsadzać. No i to już, chyba, wszyscy zawodnicy. Tak więc z jedną dziurą wystartujemy w tych zawodach przeciw Krawiczowi. No i zobaczymy, jak nasi zawodnicy będą sobie radzić, a czy startujemy. 3 -3. Tutaj niestety w juniorskim przegrywamy, ale zaraz odbijamy sobie to w kolejnym biegu. Tak więc nie wygląda to aż tak źle, natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest dopiero mecz towarzyski. Eee, Krakowiak w niezłej formie, Szałkiewicz też całkiem nieźle sobie radzi, Hojka już troszeczkę też przyspiesza. Mosakowski na razie z zerami, ale to jest zawodnik, który pierwszy raz dopiero startuje w zawodach takich oficjalnych. No to i tak nie mamy mu co tutaj zarzucić. No z Zawalnickim na 5-1 przegrali pierwszy bieg, ale Zawalnicki potem troszeczkę już sobie odbija, bo dwie dwójki przywiózł. To teraz biegi nominowane. W biegu 14 pojedzie hojka z romański, w ostatnim Krakowek z Szałkiewiczem. W 14 remisujemy, ale myślę, że tutaj i tak wykonamy zmianę zwykłą, na przykład za Chociaż nie, dobra, niech jeszcze w tym biegu sobie nasi najlepsi zawodnicy pojadą remisowo 3-3, ale spotkanie wygrywamy na wyjeździe bez jednego zawodnika oczywiście startując. Tak więc dobrze to bróży, a w następnych spotkaniach towarzyskich już w 15 biegu i w 14 jeżeli też będzie taka potrzeba to będziemy wystawiać zawodników, którzy no wymagają jeszcze objeżdżenia się jeszcze. Na razie widzę same spadki pieniężne na naszym koncie, bo chyba mieliśmy 70-80 tysięcy a teraz 50 zostało. Z parę wydatki ostatnio. Czy to nie na naprawę sprzętu? Chyba nie powinienem już naprawiać tego sprzętu. To mi się wydaje, że powinienem to anulować na razie. Przynajmniej u tych ludzi, których motocykle będziemy wymieniać. E, tak więc od razu wejdziemy w naprawę sprzętu e, i zobaczymy, który to zawodnik no, nie powinien mieć już naprawianego sprzętu. No, Zawalnicki na przykład już nie powinien mieć naprawianego. Najchętniej to bym wymienił już u tych wszystkich, którzy mają tutaj 26 też. Hmm, także byłoby tu powiedzmy czterech zawodników co najmniej do wymiany motocykla. Hmm. No to szałkiewicz na przykład mógłby startować na tym motocyklu sobie dalej. No nie wiem, czy czelować teraz tą naprawę tych motocykli, czy nie bardzo. Krakowiak ma 15%. No to póki będzie sobie radził dobrze, to nie będziemy tego zmieniać. Hmm. A na prawo sprzętu. Chciałbym zrobić tak, że na przykład jedynki to będą ich główne motocykle, a dwójki to będą treningowe. Tylko że nie mogę zamienić teraz miejscami tych motocykli. Więc o wiele lepiej byłoby, gdyby teraz dwójki to były meczowe, a jedynki byłyby treningowe. No i mogliby sobie jeździć na takich zepsutych powiedzmy już podniesionych. Hmm. No bo to jednak sporo kosztuje, że tyle, tyle wydajemy teraz na naprawę sprzętu, który yy, no nie będzie używany tak naprawdę przez naszych zawodników już yy, specjalnie. Boże na pewno Zawalnicki będzie miał wymieniony motocykl, to nie ulega żadnej wątpliwości. No nie wiem, jakbym był bogaty, to po prostu bym sobie w tych jedynkach wszystkim wykupił te podstawowe motocykle, a w dwójkach a byłyby te treningowe. No nie wiem, to może w takim razie remont sprzętu. Nie, automatyczny remont sprzętu. To jest tutaj Krakowiakowi możemy na razie to zostawić, bo być może będziemy korzystać z takiego poziomu zużycia jeszcze u niego. Chociaż mamy pieniądze, więc można było zainwestować i kupić od razu lepsze te motocykle też. Hmm. Tutaj wyłączymy naprawianie. Brak lik likwidacji uszkodzeń. Po prostu wszędzie nie będziemy likwidować uszkodzeń. Tyle, nie będę nic więcej zmieniał. 13 tysięcy, tam coś dziwnie to pokazuje. Mam wrażenie. Okej, okay. tak, wszystkim już wszystkim to zrobiłem. No mam nadzieję, że nie zapłacę tych sporych pieniędzy, które tam były pokazane. Mam nadzieję, że to tylko są jakieś bugi. Że faktycznie nie będę płacił za to, że, że jednak zmniejszyłem wymagania stanu sprzętu. Tak naprawdę przekonamy się po meczu, ile pieniędzy zejdzie tak naprawdę na to wszystko. Okej, okay, tutaj oczywiście nie przeczytałem, no co jestem przydzielony, ale najbardziej interesuje mnie teraz, żeby wycofać zawodników z ewentualnych niepotrzebnych turniejów. Deszałkiewicz jako indywidualny mistrz do indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Romański też startuje w tych zawodach. Chojka hmm, jako pierwszy rezerwowy, co ciekawe. Więc, no myślę, że na razie ich zostawię. Mam nadzieję, że dadzą sobie radę w takim obciążeniu. No i może też zaczną odnosić indywidualne sukcesy. Tymczasem kolejny mecz towarzyski. Oczywiście ustalimy tak samo tutaj zawodników. Hmm, tylko nie pamiętam, jakich juniorów tam zrobiłem wcześniej, no ale powiedzmy, że tutaj Szałkiewicz, Romański, Ojka. Eee, no i faktycznie nie Szałkiewicz, tylko Zawalnicki i obok niego nowy zawodnik, Mosakowski. Tak więc zobaczymy, jak sobie poradzą w Tarnowie tym razem nasi zawodnicy. No i Krakowiak zaraz trzy punkty startowo zdobyła. Eee, Mosakowski i Zawalnicki na 4-2 teraz tylko, więc Zawalnicki rozdziela rywali. Nie jest to ale aż tak źle, myślę, że mogło być gorzej. Szałkiewicz z trzema punktami, także Szałkiewicz Krakowek są chyba w formie na ten sezon całkiem nieźle się to prezentuje, Hojka też naprawdę nieźle punktuje, Szałkiewicz z kolejną trójką, Krakowek kolejna trójka, Romański nawet trójkę dowozi, no zapowiada się naprawdę ciekawie, jak będą punktować nasi zawodnicy w lice, tak jak tutaj w towarzyskich meczach, no to będzie naprawdę niezły sezon. Tymczasem Hojka z Romańskim pojadą w tym biegu 14, no a w 15 chyba stali nasi zawodnicy, którzy są tutaj pretendentami do tego, żeby startować we wszystkich biegach 15 w całym, w całym sezonie. Ale jednak damy szansę tutaj innym zawodnikom, wykonamy rezerwę za Krakowiaka Zawalnickiego, za Szałkiewicza-Mosakowskiego. Zobaczymy jak ci zawodnicy sobie tutaj poradzą, niestety przegrywają. Spotkanie też jest porażkowe, ale mm, no, nasi zawodnicy potrzebują, żeby sobie teraz zbudować formę, a jeszcze nie muszą cieszyć się z sukcesów, bo to w końcu tylko mecze towarzyskie. Tymczasem chyba nie wydaliśmy aż tak dużo pieniędzy na naprawę tych motocykli już. Więc mam nadzieję, że nie zapłaciłem tam tych niebotycznych sum, które były wyświetlone tam 12 tysięcy i tak dalej. Że to po prostu był jakiś błąd. Tymczasem przed nami będzie jeszcze jeden mecz towarzyski. No i to już będzie taki ostatni sprawdzian formy naszych zawodników przed rozpoczęciem sezonu. Już jak najbardziej chcę przyspieszyć to wszystko, żeby już najchętniej właśnie zobaczyć jak to będzie mm, się prezentować. Nasz zespół w oficjalnych meczach. Tymczasem mamy tutaj jeszcze właśnie półfinał polskich eliminacji do indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Co ciekawe będzie to właśnie u nas w mieście. W Andrychowie. No i zobaczymy, czy Showkiż bez problemu sobie poradzi z kolegami tutaj. No i na początek jest trójeczką na swoim koncie. Mamy nadzieję, że same trójki na jego konto będą wpadać. No na razie wygląda to naprawdę niesamowicie. czyli bezkompromisowo dzisiaj będzie jeździć nasz zawodnik? No to wygląda 15 punktów na jego koncie. Tak więc no. Widać po Szałkiewiczu, że ten zawodnik jest teraz też zmotywowany, żeby dalej walczyć. Zajmuje pierwsze miejsce w pierwszym półfinale polskich eliminacji do indywidualnych mistrzostw świata juniorów. No Michał Hojka nie dostał swojej szansy. Ale zobaczymy, jak Romański sobie tutaj poradzi. Bo on też w tych indywidualnych mistrzostwach świata juniorów bierze udział, a raczej w kwalifikacjach do nich. No motocykl jest w trochę kiepskim stanie. Mam nadzieję, że uda mu się powalczyć. Niestety to zero. Może tutaj przekreślić jego szansę. Natomiast pamiętajmy, że dużo zawodników się kwalifikuje. No i nasz Sebastian Romański oczywiście kwalifikuje się dalej, ale musimy do tego czasu, aż będzie jeździć już w, w głównych zawodach, zorganizować mu lepszy sprzęt. Tymczasem trochę zrobiliśmy. Znowu mamy tutaj informacje o, o nominacjach naszych zawodników do udziału w różnych zawodach. No i również Dominik Masakowski tutaj otrzymuje. E, taką nominację, tak więc miejmy nadzieję, że będzie miał okazję on sobie pojeździć. No, finał złotego kasku to jako rezerwowi nasi startują, ale myślę, że tutaj bez problemu mogą w nich uczestniczyć. No i finał indywidualnych, e, finał polskich eliminacji do e, indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów e, w nich wystąpił właśnie Max Szokiewicz z numerem czwartym. No i będziemy mocno trzymać z niego kciuki, żeby mu się to udało. Tutaj u Kowalskiego zmiana trzech punktów przez ostatni czas. Tadeusz Adamczewski chyba jego umiejętności spadają. Czy on nie miał 65 właśnie punktów umiejętności? Ale Kasper Szefner trochę poprawił swoje umiejętności. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No tutaj Jan Hesientara podobno ma bardzo wysoki talent, ale zobaczymy, jak jego progres umiejętności będzie wyglądał. Mm. No i co? To już prawie kwiecień. Wkrótce zacznie się sezon. Jeszcze przed nami parę, jeden mecz towarzyski, a po drodze jeszcze inne mecze towarzyskie innych zespołów. Mm, ale coś ważnego jeszcze chciałem zrobić, tylko teraz nie pamiętam co. Tym sprzętem zainteresujemy się już za chwilę, jak tylko odjedziemy ostatni mecz towarzyski. Zobaczymy, jak nasi się też sprawią w tym meczu towarzyskim. Nie pamiętam kiedy on dokładnie jest. Mm, zaraz, on chyba drugiego kwietnia miał być? Chyba dzisiaj właśnie będzie ten mecz towarzyski. I chyba jesteśmy jedynym meczem towarzyskim, który jest objeżdżany w tym dniu. No, ale będzie to już mecz u siebie, zobaczymy jak na będą sobie radzić właśnie na swoim stadionie. Mm, no to więc tutaj... Chociaż może teraz zrobię inaczej, tutaj pojedzie na przykład... a e, ...Romański? Tutaj, Zawa nie, akurat Zawadnicki jako junior, ale Szabkiewicz obok niego... A, i Hojka, tutaj musi być wolna przestrzeń, no i tutaj będziemy mieć juniorów takich jak właśnie Zawalnicki i Mosakowski. I zobaczymy jak sobie poradzą. Fatalna pogoda, ale miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych kontuzji. Zawalnicki z Mosakowskim na 5:1, no to, to jest powiem szczerze przyjemne zaskoczenie. Zawalnicki, aha, tutaj Zawalnicki sam jechał, ale trójeczka też na jego koncie, tak więc niesamowity tutaj wynik tego zawodnika. Hojka troszeczkę gorzej jeździ na naszym stadionie. Lepiej sobie radzi na wyjeździe. Mosakowski z jedynką. Mm. O, Romański z Krakowiakiem na 5-1. Także dosyć dobrze to wygląda. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy się w sezonie. Eee, defekt Zawalnickiego, ale no tak naprawdę mają cały czas problemy z tym sprzętem nasi zawodnicy. No i w biegu nominowanym zobaczymy Zawalnickiego z Romańskim w biegu 14, a w 15 jeszcze jakieś zmiany się myślę zrobi. Zawalnicki z defektem. No to myślę, że Zawalnickiego już dalej też nie będziemy puszczać. Hmm. wygrywamy, więc taktycznie też nie zrobię. Tak więc na przykład za, no chociaż oboje zawodnicy dzisiaj bezbłędnie jeżdżą, to myślę, że powinniśmy puścić Mosakowskiego i to na przykład za Krakowiaka. Zobaczymy, jaki to da efekt. 3-3, bo Mosakowski ostatni, ale na szczęście Szałkiewicz na pierwszym miejscu. No i zwycięskie spotkanie. 53-36. Pamiętajmy nadal, że to dopiero e, spotkanie towarzyskie. Tymczasem kolejne nominacje naszych zawodników. Krakowiak, nawet nominowany do eliminacji do indywidualnych Mistrzostw Europy. Tak więc e, dobrze to wygląda. Całkiem sporo indywidualnych turniejów, właśnie dla naszych zawodników. No ale myślę, że będziemy w razie potrzeby to kontrolować, jeżeli będzie tych zawodów zbyt dużo. Tymczasem zobaczmy, jak właśnie kondycyjnie nasi zawodnicy. No nie tak źle to wygląda. Jeszcze sobie odpocznę przed meczem ligowym, który już wkrótce nastąpi. No i bardzo chcesz zobaczyć ten mecz e, ligowy. Tymczasem jednak jeszcze finał polskich eliminacji do indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Zapomniałem o tym, że to tak wcześnie będzie. Mam nadzieję, że tutaj nie przekreślę komuś szansy na awans. No na razie jednak nasi zawodnicy nieźle sobie radzą. Mocno trzymam kciuki za Romańskiego i za Szałkiewicza. No niestety Romański z defektem. No to przez to wszystko, że nie ma dobrego sprzętu, że nie ma naprawionego. No mogę mu niestety przekreślić to, że nie wystartuje dalej. Nadal jednak trzymam za niego kciuki. Tutaj niestety z jedynką, tak więc chyba raczej nisko będzie, nawet Szałkiewicz jeszcze tutaj z defektem. Bieg dodatkowy. Szałkiewicz awansuje dalej. A ten bieg nominowany w sumie i tak nie miał tutaj za dużo wpływu. Niestety romański się dalej nie kwalifikuje. No, ale myślę, że i tak przyjdzie jeszcze na niego czas, żeby się do takich zawodów kwalifikować. A tymczasem będziemy powoli się właśnie zbliżać. Właśnie, żebym nie zapomniał o tym sprzęcie tuż przed meczem ligowym, więc teraz powinienem się teraz. Teraz się powinienem tym zająć. A, no i na pewno tutaj będziemy chojce wymieniać motocykl. 27%. Otrzymamy trochę z powrotem, ale to i tak jest niewiele. I temu wybierzemy właśnie motocykl za 25 tysięcy, dalej Romańskiego mamy. Którego poziom siły jest jaki? Siła ma dosyć nisko, więc jemu też kupimy e, właśnie ten motocykl. Dalej mamy Szałkiewicza, jego poziom siły jest też niski. Szałkiewicz nie ma 80. Forma trochę nisko, ale to nic. Ja mu kupiłem trochę lepszy motocykl, bo wiemy, że, że bardzo potrzebuje tego. No i tutaj też weźmiemy chyba. A zresztą nie mam pieniędzy. Ale myślę, że kupiłem mu ten sam motocykl co Szałkiewiczowi. Potrzebuje teraz 150 tysięcy, powiedzmy. No i sprzęt. Kupno sprzętu. Tutaj Zawalnicki dostanie GTR. No i tutaj chyba reszta dosyć dobrze wygląda. Chociaż faktycznie Krakowiakowi można by było również ten sprzęt wymienić. Nie jestem pewien, czy chcę to teraz zrobić. Chociaż z drugiej strony to ma być ten jeden z naszych najlepszych zawodników, więc tak właśnie zrobię. Też dostanie lepszy motocykl. No i tutaj naprawę sprzętu musimy im wybrać. Podwyższymy to. Niech 125 to będzie. Powiedzmy, że Jan Andersson się, się tym będzie zajmował. Tutaj również Hojka. Też Jan Andersson 125. Niech trzyma się taka forma. Likwidacja uszkodzeń do poziomu 1. Mosakowski ma tutaj ustawienia takie. No i tak to też chyba zostawimy. Dalej Romańskiemu też oczywiście musimy to podwyższyć. Likwidacja uszkodzeń do jedynki. Czałkiewicz też musimy mu podwyższyć tu. Jan Anderson. Zawalnicki podobnie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również będziemy to jeszcze zmieniać. Tutaj myślę, że też to powinienem poustawiać. 130 na przykład u obcokrajowców. Chociaż u jednego, dobra. Reszta zostawimy też 125. Może niepotrzebnie bym się tutaj tak kosztował na to. My tutaj powiedzmy też 120, tam było 119, to 120 do poziomu takiego. No i e, Jan Anderson również się będzie zajmował tym motocyklem. No i zobaczymy, jak to dalej będzie się tutaj prezentować. Nasze finanse wyglądają dosyć pewnie. Na razie zobaczymy, jak po meczu będziemy wyglądać. Ciekawe, czy zaczniemy meczem u siebie, a może pauzą jeszcze nie pojedziemy. W meczu pierwszego, w pierwszej kolejce, na szczęście jedziemy. Pewnie się tylko, że wszyscy mają dobre motocykle powybierane. No i zobaczymy. Na wyjazd. No na, Miejmy nadzieję, że mm, no, będzie tutaj dobrze wszystko przebiegać po naszej myśli. No Musimy teraz wybrać skład. I teraz jak tu powinnam, powinienem zadecydować za to wszystko. Mm. Czy mam to napisane ile wymaga w kontrakcie startów? Bo nie pamiętam oczywiście. 110. No dobra forma dla tych zawodników, więc całkiem fajnie. Tu chyba Gustaw Knutz miał być takim zastępstwem. Ale powiedzmy, że Clint pojedzie jako pierwszy zawodnik z Krakowiakiem. Chris'a Doyla damy tutaj w to miejsce. Tutaj i Romański. No i tutaj Zawalnicki i. No i co? I Chojka chyba w takim razie powinien tutaj jechać. No, i zobaczymy. Taki mamy skład. 5500 ludzi, no prawie 600. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy w pierwszym meczu nietowarzyskim w sezonie 2023. Pierwszy bieg wygrany na 5-1, drugi 4-2, super. Remisowo dalej. Szałkiewicz ostatni. To, to mi się nie podobało. Tutaj remisowo również. Klint z Krakowiakiem 4-2, Szałkiewicz z Romańskim na 5-1. No to całkiem. Nieźle to wygląda, po zmianach nasi rywale również nie byli w stanie nas pokonać, Klint z Krakowiakiem znowu na 5 -1. to chyba jest za mocna para, nie, nie możemy tych zawodników aż tak mocno chyba z, razem puszczać. Klint z Zawalińskim, Klint dzisiaj chyba jest nie do pokonania, tak, on same trójki na swoim koncie. Na no trochę zawiódł w pierwszym biegu niestety, ale pewnie taka presja była na nim. Szokiewicz z Doilem na 51. No i cóż, mam jażdziemy rywala w tym pierwszym spotkaniu. Ale to jest pierwsze spotkanie od niepędnych czasów. Cały poprzedni sezon nic nie wygraliśmy. To, to jest coś niesamowitego. Jest w końcu ten skład. No i miejmy nadzieję, że finansowo też będziemy w stanie go utrzymać. Zawalnicki też ładnie punktował. No i Krakowiak Romański. Krakowiak trochę spadł niestety z formy. W stosunku do tego co prezentował przed sezonem, no ale i tak dobrze jest. Nie ma co za dużo wymagać. Tak więc w biegu 14 zobaczymy mm, Szałkiewicza z y, Krakowiakiem, a w ostatnim Klinta z y, Doilem w takim razie. No i może rezerwę zwykłą w takim razie jeszcze też zrobimy tutaj za Krakowiaka. E, powiedzmy, że puścimy na przykład Zawalnickiego, który sobie dzisiaj dobrze radzi w zawodach. No niestety przywozi 0, a w następnym mamy jeszcze Doyla z Klintem. Klint bardzo dobrze dzisiaj jeździ. O, Doyle też niesamowicie punktuje, mimo tego, że to aż tak spektakularnie, spektakularnie tego nie widać, ale myślę, że i tak naprawdę dużo punktów przywysz do naszego zespołu. Tak więc tutaj również zrobimy rezerwę, no i Hojka pojedzie w tym biegu 15 obok Clint'a, no i oni również na 3-3, tak więc spotkanie wygrane, 56 do 34 na wyjeździe i to jest pierwsze wygrane spotkanie od bardzo, bardzo dawna do naszego zespołu, tak więc jest z czego się cieszyć. No i cóż, takim miłym akcentem, zakończę ten odcinek, pożegnam się z Wami i powiem tylko to, co mówię zawsze: że możecie zostawić łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz. No i do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy zobaczymy, jak dużo tych punktów uda nam się jeszcze uzbierać w lidze. Do usłyszenia.